Marek Jurek, europoseł, były marszałek Sejmu, lider prawicy Rzeczpospolitej w studiu Radia Łódź. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny. Co to takiego, panie marszałku? To jest propozycja, którą przygotowała prawica Rzeczpospolitej i Instytut Ordo Iuris, mojej inicjatywy. Konwencji, która miałaby zagwarantować wychowawcze prawa rodziców, potwierdzić, że państwa, które ją zawierają, chcą bronić rodziny przed wszystkimi tendencjami antyrodzinnymi w wychowaniu, w polityce społecznej, kwestionowanie naturalnej formy, naturalnego ustroju małżeństwa i oczywiście również w tym wymiarze materialnym potwierdzenie tego, że rodzina ma prawo do solidarności ze strony państwa. Praktycznie to jest alternatywa dla genderowej konwencji stambulskiej, która, no, pamiętamy te długie boje w ostatnich latach, kiedy to jeszcze premier Gowin jako minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska ją blokował, potem przyjęta przy sprzeciwach ostrych PiSu przez rząd, znaczy przeforsowana ratyfikacja przez rząd premier Kopacz. No i nagle po zmianie władzy, kiedy wydawało się, że konwencja genderowa będzie odrzucona, jak się okazuje, ma zostać pozostawiona, bo wprawdzie ma koszmarną treść, ale nazwę, która ją zasłania. Taka zupełnie nowa doktryna polityczna, że dokumenty międzynarodowe należy oceniać nie po treści, ale po nazwie. My przygotowujemy alternatywę. Biorąc pod uwagę to, że ta genderowa konwencja stambulska chce się przedstawiać nie jako konwencja, która forsuje teorię gender, czyli że płeć nie jest obiektywną różnicą kształtującą całą tożsamość człowieka i tak dalej, tylko zupełnie przypadkową cechą, która nie ma znaczenia dla charakteru małżeństwa, dla wychowania, dla struktury życia społecznego, że nie ma tam reedukacji czy zmiany, czy całkowitej zmiany polityki społecznej postulowanej, tylko oni się to zasłaniają, że to jest kwestia przeciwdziałania przemocy. Otóż cała ta warstwa ochrony kobiety, dziecka, całej rodziny przed przemocą domową jest częścią Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Tu nie ma różnicy. Różnica jest tam, czy mamy traktować małżeństwo jako zgodnie z jego naturalną formą, jako związek kobiety i mężczyzny, o cechach trwałości, potwierdzony prawnie, nastawiony na wychowanie dzieci. Czy ten projekt tej konwencji wpisuje się w małżeństwo, to jest nie wiadomo co. W kampanię do Parlamentu Europejskiego, panie marszałku? Nie, ja prowadzę w tej sprawie kampanię od roku czy dwóch lat. Byłem w tej sprawie w Paryżu w Zgromadzeniu Narodowym, przedstawiałem go w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w Zagrzebiu, w Budapeszcie, na różnych konferencjach międzynarodowych. Rozmawialiśmy w tej sprawie z minister polityki społecznej, panią Elżbietą Rafalską, z ministrem Czaputowiczem, ministrem spraw zagranicznych i czekamy na postawienie go przez rząd na forum międzynarodowym na wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Ale biorąc pod uwagę to, że konwencja wymaga wielu stron, to ja, korzystając ze swojej pozycji posła do Parlamentu Europejskiego, budowałem dla niej poparcie w wielu krajach, a między innymi poparcie naszej partii europejskiej, Europejskiego Chrześcijańskiego Ruchu Politycznego. To jest problem z tym, żeby polski rząd przedstawił tą konwencję na arenie międzynarodowej? No, zachęcamy. Każdy głos poparcia dla naszych kandydatów będzie głosem za jak najszybszym przedstawieniem na forum międzynarodowym. Myślę, że dla rządu przede wszystkim problemem jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, dlaczego władze z jednej strony wołają wara od rodziny albo mówią o seksualizacji dzieci, a nie chcą wypowiedzieć konwencji stambulskiej. To trzeba zrobić jak najszybciej. Ja przypomnę, że prawica Rzeczypospolitej w tych sprawach, myśmy te dzisiaj tak głośne zalecenia antywychowawcze WHO oprotestowywali 10 lat temu. Apelowaliśmy zresztą wówczas do opozycji ówczesnej, żeby sprawę postawiła w Sejmie, żeby domagała się wypowiedzenia przez Polskę tych zaleceń. I dzisiaj też mówimy, niepotrzebne, tu nie, właśnie pan redaktor postawił dobre pytanie o kwestie wyborcze. Tu nie trzeba, tu nie tyle są ważne gromkie hasła w czasie wyborów, ile konieczne są konkretne działania państwa. Rzecznikami tych działań, z góry zapowiadam, że ja będę na forum Parlamentu Europejskiego. Ja i inni moi koledzy będziemy bronić Polski, gdyby była z tego powodu atakowana. Będziemy bronić każdego państwa,
które nie chce zawierać konwencji stambulskiej. Dzisiaj to jest 8 państw Unii Europejskiej, które się opierają mimo nacisków Unii i będę budował grunt dla Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Panie marszałku, dlaczego kandydaci prawicy Rzeczpospolitej startują do wyborów do Parlamentu Europejskiego z listy Kukiz 15? Bo to jest najbliższa nam z list. Z Pawłem wiąże nas długa współpraca, jego poparcie dla mnie jeszcze w wyborach do prezydenckich przed 9 laty, potem współpraca w wyborach samorządowych i tak dalej. Jeżeli dzisiaj uważamy, że Polacy o przekonaniach prawicowych, czy w ogóle, że Polacy muszą mieć wybór, że nie mogą być tylko częścią gry o władzę PO i PiS, ale mogą wobec swojego rządu stawiać wymagania, mogą też bronić republikańskiej koncepcji państwa opartej na aktywnej opinii publicznej, a nie jedynie na biernym poparciu wyborczym, to naturalnym liderem tego obozu jest Paweł Kukiz, dlatego Prawica Rzeczypospolitej z nim współpracuje, oczywiście pracując nad, jak pan redaktor tego zaczął, nad wszystkimi sprawami, których jesteśmy rzecznikami, które będziemy prowadzić, które ja prowadziłem również przez te 5 lat w Parlamencie Europejskim. Czy polski Kościół ma problem z pedofilią, panie marszałku? Problem z patologiami seksualnymi ma współczesne społeczeństwo. Dramat polega na tym, że to jest problem, który również dotyka Kościół, ale to jest problem szeroki, dotykający całego patologii całej współczesnej kultury, tylko że akurat w wypadku... No ale Kościół dla Polaków jest bardzo ważną instytucją, prawda? I dla mnie też. Ja bym nie chciał, uważam, że każdy przypadek niegodnych, każde przestępstwo seksualne popełnione przez osobę duchowną powinno być karane w obu planach, i cywilnym, i kościelnym. To jest rzecz zupełnie oczywista. Natomiast z drugiej strony jest rzeczą bardzo głęboko złą i niedopuszczalną w gruncie rzeczy uruchamianie różnego rodzaju fobii antykatolickich, pogardy antykatolickiej, a czasami jeszcze gorzej, wykorzystywanie przypadków tego typu zachowań do tego, żeby szerzyć tego typu nastroje. Czy hierarchowie Kościoła katolickiego w Polsce nie potrafią sobie poradzić z tym problemem? Czy próbują go zamiatać pod dywan? Na pewno o tym mówią głośniej. Na pewno teraz, katolicy tak mówią o tym, ale głośniej od innych grup zawodowych. No przecież mieliśmy problem w słynnym chórze poznańskim, mieliśmy problem jednego z najgłośniejszych psychologów. Bez przerwy słyszymy w środowisku aktorskim. No ostatnio była sprawa mobbingu, ale szczególnie wobec kobiet w jednej z głównych szkół aktorskich, a za granicą słyszymy o zupełnych zboczeniach w środowiskach zdarzających się wśród aktorów. Mówię o takich rzeczach jak wyznania. No tak, tylko nie możemy tego tłumaczyć. No mówię o takich rzeczach jak wyznania Jane Fondy, że mąż zmuszał ją, Roger Vadim, do aktów seksualnych z prostytutką we troje. I to są rzeczy kompletnie patologiczne, a niestety nie jedyne, więc chora jest cała kultura. I jedynym, nie, bo pan zapytał, czy jedyną grupą, która... Nie, o której nie jedyną. Się mówi, która akurat otwarcie za... mówi, jedyną grupą, która otwarcie o tym mówi, że jest problem, no to to akurat... Tak, ale z jednej strony mówi otwarcie, a z drugiej strony są przypadki ukrywania tych księży pedofilów, prawda? To jest, wie pan, to jest sprawa, myślę, że przypadków ukrywania to jest moim zdaniem bardzo niewiele. Gdyby one były, zresztą były przypadkami kryminalnymi, sprawcy trafialiby przed sąd. Jest inny problem, czy jeżeli pan się na przykład dowie, że ktoś, kogo pan zna z pracy na przykład, jest oskarżony o coś takiego, to czy pan od razu uzna go za winnego, pójdzie i tak dalej. Tu jest problem. To są często bardzo, bardzo, bardzo trudne sprawy. Ja nie obejrzałem całego filmu Tomasza Sekielskiego, obejrzałem pół, też to ciężkie dosyć przeżycie. Przez tą pierwszą godzinę, z tych 2 godzin są 3 przypadki. Jeden, wie pan, to jest zresztą ciekawe, że w Polsce mamy połowa polskich diecezji, to jest licząc oszczędnie 21, bo jest 43.
W pierwszym filmie mamy trzy przypadki indywidualne. Jeden w pierwszej połowie filmu, jeden z Kielc, jeden z Warszawy i trzeci zaraz sobie przypomnę skąd. Tak naprawdę kwestia niewykonywania wyroków sądowych dotyczy tylko jednego, bo inne dotyczą rzeczy ujawnionych po latach, więc mówię, więc to jest sprawa, mówię, która wymaga, znaczy przede wszystkim dla każdego katolika, no my powinniśmy oczekiwać, że tutaj reakcje władz Kościoła no, na każdy taki przypadek będą reakcjami ochrony społeczności katolickiej, a nie ochrony księdza czy jakiejś solidarności grupowej. No to jest oczywiste. Wszyscy jesteśmy w Kościele, wszyscy jesteśmy katolikami. Pan Jezus stworzył Kościół dla wszystkich ochrzczonych. No to i ich trzeba przede wszystkim chronić. Natomiast czym innym jest to oczekiwanie, a czym innym mówię, że to jest bardzo ryzykowna teza. O tym ukrywaniu. Co innego mówić, że niedostateczne, może nie, że, czy reagowanie jest dostateczne, czy wnikliwość i tak dalej, ale tu naprawdę niech każdy uderzy się w swoje piersi. Akurat mówię, nie w sprawach dotyczących pedofilii, bo dziękować Bogu, chociaż nie wiem. Nigdy do mnie nikt nie trafił z taką sprawą. Raz z sprawą homoseksualną interweniowałem u władz kościelnych, ale mówię, czy każdy może powiedzieć, że to robił wtedy, kiedy słyszał, więc ja mówię, pod tym względem ja nie mogę, ja nie byłem obojętny, kiedy chcę pana marszałka na koniec zapytać, czy ta sytuacja, czy ten temat może wpłynąć jakoś na kampanię wyborczą i na wynik wyborów. Pana zdaniem, czy to jest dobry moment, żeby właśnie teraz o tym rozmawiać? Wpłynąć może, ale jak? Politycznych, gorących dyskusji. To, że jest brutalnie eksploatowane, no to jest oczywiste. Zresztą ja mam wrażenie, że film Tomasza Sekielskiego pojawił się nieprzypadkowo w tym momencie, w ogniu kampanii wyborczej. Czy to jest początek nowego nonkonformizmu w jego drodze dziennikarskiej, to nie wiem. Wiem, że kiedy w zeszytach IPN-u ukazywały się doniesienia o tym, że szef i założyciel ich stacji doradzał w sprawie propagandy antysolidarnościowej Urbanowi w czasie stanu wojennego, to nie wiem, czy on biegał po korytarzu i mówił, co myślicie, że dlatego, że jestem tu zatrudniony, to nie zadam najtrudniejszych pytań, no czy były takie sceny jak... No właśnie, no, pytam, czy to jest dobry moment, żeby mówić o... Termin i czy to jest premiery, dobre dla Kościoła i dobre dla wierzących. W moim odczuciu termin premiery nie jest przypadkowy. Natomiast jaki będzie efekt wywołaniu tego tematu, wcale nie jest pewne. Na pewno pierwszym efektem jest jakieś wzmożenie niechęci do, czy wrogości do Kościoła, niesprawiedliwej, bo oprócz tych, wie pan, jest setki, tysiące ciężko pracujących, dążących do świętości księży, którzy nie sprawują żadnej władzy czy godności i którzy mogą być ofiarami, którzy nie sprawując żadnej władzy, nie ponoszą również odpowiedzialności za jakiekolwiek, którzy nigdy nie byli adresatami nawet takich skarg, że ktoś do nich przyszedł, że jest problem z innym księdzem i oni mogą być bardzo... Oni mogą być ofiarami uprzedzeń i w tym sensie, kto tworzy uprzedzenia, no, robi rzecz bardzo niegodną, ale efekt może być zupełnie odwrotny, efektem może być również solidarność i tak dalej. To na pewno obrona Kościoła nie polega na ukrywaniu takich przypadków, bo oczywiście każdy z tych przypadków, bardzo pojedynczych zresztą, skrzywdzenia człowieka czy skrzywdzenia dziecka, godził w pierwszym rzędzie w tego człowieka, godził wszystkich ludzi, których to pośrednio dotykało i godził w cały Kościół. Ale to może wyjść coś z tego dobrego, czy nie? Nie, wie pan, zło nie generuje dobra. Reakcja na zło może być dobra, ale zło jako takie nie generuje dobra i źródłem krzywdy i tak dalej. To tylko wymaga pokuty po prostu. Marek Jurek, europoseł, były marszałek Sejmu, lider prawicy Rzeczpospolitej, był gościem Radia Łódź. Panie marszałku, dziękuję bardzo.